Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o dofinansowaniach na fotowoltaikę i samochody elektryczne przewidzianych dla odbiorców biznesowych. Serdecznie zapraszamy. Głównym, sztandarowym i flagowym programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest program Energia Plus. Jest to program przeznaczony dla przedsiębiorców, dla osób fizycznych, dla osób prawnych, dla jednostek takich jak na przykład wspólnicy w spółce cywilnej. Z programu skorzystać można na dwa sposoby. Pierwszy sposób to otrzymanie bezzwrotnej dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych. Drugi sposób to zwrotna pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych. Jakie są cele tego programu? Celem jest zapewnienie ekologicznej, wsparcie ekologicznych inwestycji mających na celu poprawę wydajności jakości energetycznej oraz poprawę jakości powietrza po prostu. Drugie dofinansowanie, o którym powiemy, wprawdzie nie ma związku z fotowoltaiką, ale z zieloną energią jak najbardziej. A chodzi o program Mój Elektryk. Mój Elektryk to po prostu dofinansowanie do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych, osobowych i dostawczych w firmie i nie tylko. Dlaczego? Beneficjentami programu mogą zostać także osoby fizyczne, w tym rolnicy indywidualni na przykład, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, organizacje religijne nawet, osoby prawne, instytuty badawcze. Każdy z tych podmiotów może poruszać się ekologicznym samochodem przy wsparciu państwa. Teraz będzie trochę cyfr. Jakie są te dofinansowania? Otóż dla przedsiębiorców na samochody osobowe jest to 18 750 zł dla tych, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu. 27 000 zł dla tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg. Jeśli chodzi o samochody dostawcze, jest to 50 000 zł dla tych niedeklarujących podwyższonego przebiegu i aż 70 000 zł dla przedsiębiorców deklarujących podwyższony przebieg. Jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, to pojazdy kategorii M1 będzie można zakupić przy 27-tysięcznym wsparciu, zakładając, że średnioroczny przebieg wyniesie nie mniej niż 15 000 km. Natomiast pojazdy kategorii N1 to aż 70 000 zł dofinansowania, ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.